Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, moi drodzy, serdecznie w ten sobotni, marcowy jeszcze wieczór. I cieszę się, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać tak modlitewnie i muzycznie. Gościmy dzisiaj w naszej parafii, w parafii świętego Wawrzyńca, zespół instrumentalno-wokalny na cały głos, który jest związany z rozgłośnią Radia Głos działającą przy Katedrze Perplińskiej. Witam wszystkich muzyków, witam panią dyrygent Agatę Glejt, witam księdza Zbigniewa Gogdona, który jest założycielem i duchowym opiekunem tej muzycznej grupy. To nasze spotkanie ma dzisiaj taki bardzo konkretny cel. Spotykamy się tutaj, aby poprzez śpiew, muzykę, poprzez modlitwę uwielbić Pana Boga, aby pokazać Mu nasze serca kochające, serca otwarte na Niego, serca, w których jest to, o czym On mówił, pragnienie życia dobrem, prawdą i miłością. Ale spotykamy się w takim specyficznym, niespokojnym, można by powiedzieć tragicznym czasie. Niedaleko nas, za wschodnią granicą, toczy się wojna w Ukrainie. I dzisiaj to nasze wieczorne spotkanie modlitewno-muzyczne chcemy też wypełnić naszym głośnym wołaniem do Pana Boga. Chcemy dziś wspólnie tutaj prosić Go o zakończenie tej wojny w Ukrainie, o pokój tam na wschodzie i pokój na całym świecie. A że jest to sprawa ważna nie tylko dla Ukraińców, ale dla nas wszystkich, dlatego dobrego Boga chcemy dzisiaj o to prosić, wołając do Niego na cały głos. Więc rozpocznijmy, moi drodzy, to nasze dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze serdecznie witam wszystkich muzyków i tych widocznych, których już widzicie i tych, których zobaczycie za chwilę, bo wyjdą z zakrystii. Witam księdza Zbigniewa i jeszcze oddaję mu tutaj głos. Powitajmy serdecznie muzyków. Bardzo serdecznie witamy was, kochani, na tym naszym wieczornym, modlitewnym spotkaniu. Pragnę serdecznie już na samym początku podziękować księdzu proboszczowi za to zaproszenie i pozdrawiam wszystkich, którzy są tutaj zgromadzeni w kościele świętego Wawrzyńca w Luzinie, ale także naszych drogich słuchaczy Radia Głos i wszystkich internautów, którzy teraz łączą się z nami także w bezpośredniej transmisji. To nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowane Nowe Serce to przypomnienie o tym, co mówi prorok w Starym Testamencie, że jeżeli oddam Bogu czasami swoje skamieniałe serce, to On da mi nowe serce, pełne miłości, bo z miłości stworzył Pan Bóg cały ten świat i to, że na świecie jest zło i wojna, to nie wina Pana Boga, ale niestety ludzi. Dlatego też ten dzisiejszy wieczorny koncert chcemy ofiarować Panu Bogu z naszą serdeczną modlitwą o to, żeby nowe serca, które da każdemu z nas, były okazją, żeby przemieniać ten świat i ukazywać piękno i miłość, bo przecież sam Bóg jest miłością. Zapraszamy Państwa nie tylko do wysłuchania tych utworów jako koncertu, ale także do rozmodlenia się w nich. To będzie dla nas największa nagroda. Thank you.
idziesz znów pod wiatr. Idzie z tobą Chrystus jak twój starszy brat. Wyciąga rękę, byś w opiekę oddał się. On nie zawiedzie, dziś przekonasz się. Tobie, mój Panie, śpiewam tę pieśń. Błogosław mi i w górę nieś, gdzie miłość i dobro chce serce nowe mieć. Tobie, mój Panie, śpiewam tę pieśń. Błogosław mi i w górę nieś, gdzie miłość i dobro chce serce nowe mieć. A gdy w rok grzechu znowu udam się, ty mnie wyciągnij, raduj życie me. Tobie dziś ufam, kochać ciebie chcę. Z tobą me życie dziś zaczyna się. Tobie, mój Panie, śpiewam tę pieśń. Błogosław mi i w górę nieś, gdzie miłość i dobro chce serce nowe mieć. Tobie, mój Panie, śpiewam tę pieśń. Błogosław mi i w górę nieś, gdzie miłość i dobro chce serce nowe mieć. O, tylko Twoja miłość, Boże, chroni mnie. O, Twoja miłość przenika mnie. Twoja miłość przenika. Wiemy jednak, że życie nie jest kolorowe i że miłość została zniszczona przez tego najbardziej sprytnego, wcale nie węża, ale złego ducha i diabła. Grzech jest doświadczeniem każdego człowieka i wszyscy jesteśmy grzesznikami. Gdyby Ewa tego jabłka nie przekazała dalej, to może i by tego nie było. Ale to doświadczenie grzeszności i myślenia o tym, co się dokonało tam właśnie w Edenie, przypomina nam najważniejszą prawdę, że mimo to, że jesteśmy grzesznikami, to przecież Pan Jezus wziął na siebie wszystkie moje i Twoje winy i grzechy. I to, że grzeszymy, to nie dlatego, że jesteśmy źli, ale dlatego, że jesteśmy po prostu słabi. Jezu, który wziąłeś na siebie swoje winy teraz, zwłaszcza w Wielkim Poście, kiedy sobie to uświadamiamy, dodaj nam siły i mocy, abyśmy zawsze powstawali z naszych upadków. Thank you.
Tylko Ty, Panie, wiesz, jak bolą wciąż słabości me, które ranią Cię. Grzeszna dusza dziś klęczy przed Tobą znów. Jezu, z łaską przyjdź, bym do życia powstać mógł. Miłość.
gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. I wszyscy czekamy z radością na poranek wielkanocny. I kiedy teraz budzi się do życia wiosna, przypominamy sobie, że prawdziwe życie w pełni, pełne radosne, pełne miłości daje właśnie Jezus. I to, że umarł na krzyżu za nasze, za moje i Twoje winy i grzechy, to nie znaczy, że przegrał. Krzyż jest ogromnym znakiem Jego zwycięstwa. To On jest tym, który inspiruje nas do największych i najpiękniejszych poświęceń. To też my jako Polacy pewnie dobrze o tym wiemy sami, doświadczając wiele cierpień przez wiele wieków, od zaborów poprzez wojny, czasy komunistyczne. Jezus dla nas jest kimś ważnym. I teraz, kiedy oddajemy Jemu chwałę i dla Niego śpiewamy, to chcemy Tobie, Panie Jezu, podziękować właśnie za ten krzyż, za to, że zbawiłeś i zbawiasz ciągle nas i że odkupiłeś nas już na tym krzyżu, że On jest znakiem zwycięstwa. Święty Jan Paweł II wołał w Polsce: nie wstydźcie się krzyża, brońcie krzyża, bądźcie dumni z krzyża. A teraz chcemy Tobie właśnie, Jezu, oddać chwałę, dziękując za to, że zmartwychwstałeś. Zbawienia czas.
Każdy człowiek ma jakby dwa skrzydła. Jedno skrzydło to jest skrzydło rozumu, a drugie skrzydło to jest skrzydło wiary. Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio mówi, że potrzebujemy tych dwóch. Często moja wiara jest słaba. Często wydaje mi się, że chciałbym jeszcze piękniej i mocniej wierzyć. Sam Jezus świętej Faustynie zostawił bardzo proste wskazówki, mówiąc po prostu: zaufaj mi. Jezu, ja też dzisiaj chcę zapytać się siebie, jaka jest moja wiara w Ciebie. Kim dla mnie jesteś? Ile dla mnie znaczysz? I po prostu chcę zaufać Tobie. I nawet jeżeli dzisiaj czuję się słaby, mówię Tobie: Jezu, ufam Tobie. Myślę, czy chcę podążać za Tobą, Ty odpowiedź dajesz mi. Ty dajesz mi miłość, zawsze jesteś obok mnie. Twoje słowo jest moją bronią, wiem, że już nie poddam się. Ty dajesz mi miłość. Dajesz rękę, ja chwytam ją i staję silny miłością Twą. Ty dajesz mi miłość, dajesz mi miłość. Już tyle razy w życiu mówiłem: Jezu, jesteś moim Panem, jesteś moim Zbawicielem, jesteś dla mnie kimś ważnym. To jest taki moment, kiedy
przypominając historię zbawienia, że w tym momencie mogę dzisiaj, właśnie dzisiaj, tu i teraz powiedzieć w głębi swojego serca: Jezu, jesteś moim Panem. Nie od jutra, nie od może Wielkanocy, ale od dzisiaj chcę zacząć na nowo i prosić Cię, byś to Ty mnie przemieniał, bo wiesz, że ja jestem słaby. Jezu, Ty jesteś Panem. Stałą jesteś Ty, jedyny drogę wskażesz mi. Kiedy mówię tak, a wszyscy mówią nie, Ty jedyny kochasz mnie, Ty jedyny. Tylko Tobie służyć chcę.
Żeby wytrwać w wierze i czerpać z niej radość, potrzebujemy szczególnej mocy płynącej od Ducha Świętego. Teraz w dwóch kolejnych utworach będziemy Ciebie, Duchu Święty Boże, prosić o to, abyś przyszedł ze swoją łaską do mojego serca. Duch Święty przychodzi w różny sposób, czasami z łaską łez, czasami z darem uśmiechu, czasami bez efektów zewnętrznych. Ale to jest ten moment, kiedy chcę swoje serce otworzyć i poprosić Ducha Świętego, żeby mnie wypełnił, żeby rozpalił moją wiarę na nowo, żeby była piękna i świeża, żeby była inspirująca. Duchu Święty, prosimy Ciebie, przejdź i działaj ze swoją mocą, Ty, który jesteś Duchem Pocieszycielem, Uzdrowicielem, Parakletem, naszym Uświęcicielem. Przyjdź i działaj tak, jak chcesz.
każdej ciemności zapalasz swój ogień. Blaskiem swym rozświetlasz mrok. W Tobie dziś, Panie, chcemy zapłonąć, bo Tyś pochodnią naszą jest. Twój święty Duch niech nawraca nas i my ciągle z mroku, gdy gubimy blask. Twój święty Duch niech rozpala nas i na nowo blaskiem rozświetla ciemną noc. Dzięki Ci, Panie, za Twoją miłość, którą rozwaliłeś w nas. Ona jest światłem w samotnej drodze. Odwagi już nie braknie nam. Z Tobą chcemy piąć się Na świecie żyje mnóstwo dobrych ludzi, którzy kochają Boga i wierzą. Potrzebujemy Kościoła dzisiaj bardzo żywego i prawdziwego i prawdziwych wyznawców Jezusa, którzy będą wierzyć
nie dla tradycji i kultury, ale dlatego, że naprawdę Jezus jest dla nich kimś żywym, prawdziwym i obecnym. Piękno Kościoła na całym świecie pokazuje to, jak wielu z nas jest zatroskanych o to, żeby ciągle głosić imię Jezusa. Korzystając też z tego, że ten nasz wieczór modlitewny, muzyczny transmitujemy, a wiem, że oglądają także nas Polacy, którzy pracują w wielu kontynentach, ale w sposób szczególny chciałbym pozdrowić Polaków, którzy są w archidiecezji Chicago, gdzie miałem szczęście przez miesiąc posługiwać i głosić rekolekcje. Ale też chciałbym pozdrowić siostrę Idę Bujak, która w Kamerunie od wielu lat pracuje i służy dzieciom, buduje szkołę dla dzieci. Chcielibyśmy dzisiejsze też płyty, które będzie można na koniec nabyć, też przeznaczyć ten dochód na ten też szczytny cel, aby pomóc siostrze budować szkołę dla dzieci, w której też będą mogły wzrastać w wierze. Potrzebujemy Kościoła. My jako zespół Na Cały Głos wiemy od wielu lat, że też potrzebujemy wspólnoty. Dlatego te kolejne dwa utwory będą przypominały nam, że Kościół jest nam bardzo potrzebny i sakramenty, które daje nam Jezus, są bardzo potrzebne, żeby po prostu nas umacniać i żebyśmy rzeczywiście tworzyli ogromną i silną więź. Bez wiernych księża byliby bardzo biedni i smutni. Potrzebujemy siebie nawzajem jako wspólnoty Kościoła pisanej z wielkiej litery. Nie tego Kościoła murowanego, ale tego żywego, który każdy z nas tworzy. Doświadczam Twego miłosierdzia. Ty pozwalasz żyć radością czystego serca. Czyny do zbawienia prowadziły. O!
wychodzisz, gdy stają twarzą twarz ze śmiercią. Namaszczasz chorych, umacniasz i uzdrawiasz. Od wszelkich lęków ich osłaniasz. Na to jesteś przy mnie na każdym etapie życia. Wołasz, dziecię moje, przytulasz mnie do serca. Pomagasz, bym me czyny do zbawienia prowadziły. Swoich apostołów powołujesz do kapłaństwa. Miłość Twojka pieczętujesz w sakramencie małżeństwa. Gdziekolwiek jestem, niezmiennie jesteś. Zawsze przy mnie, ukryty w sakramentach. Przez Ciebie ukochany. To Ty dałeś mi cały świat, to z Tobą za rękę będę szedł. Mimo przeszkód i trudów razem my. We wspólnocie Kościoła my imię zapisane. Przez chrzest ducha dałeś mi, Panie nasz, by iść, by trwać w wierze i w Bożym Słowie, by czerpać ze źródła obfitych łask. W łąku chleba Ty dajesz nam siebie, by umacniać i wspierać wciąż nas. By iść, by trwać w wierze i w Bożym Słowie, by czerpać ze źródła obfitych łask, aby zawsze działać na Bożą chwałę, bo przez Ciebie i dla Ciebie jest wszystko. Gdzie odnaleźć schronienie, kiedy w sercu burza? Ze źródła obfitych łask w łąku chleba Ty dajesz nam siebie, by umacniać
Twych łask, aby zawsze działać na Bożą chwałę, bo przez Ciebie i dla Ciebie jest wszystko. Innym miłość, by służyć lub w samotności trwać. Gdy spotkamy się twarzą w twarz, czy będę wdzięczny Ci za to, że dałeś mi siebie. Źródła obfitych łask, w ułomku chleba Ty dajesz nam siebie, by umacniać i wspierać wciąż nas. By iść, by trwać w wierze i Bożym Słowie, by czerpać ze źródła obfitych łask, aby zawsze działać na Bożą chwałę, bo przez Ciebie i dla Ciebie. Zespół Na Cały Głos działa od 11 lat przy Radiu Głos i mam nadzieję, że Jacek się nie obrazi, że pozdrowię też jego żonę, dzięki też temu, że pochodzi z tej parafii razem z rodzicami. Mamy tę okazję właśnie dzisiaj śpiewać. Dziękuję księdzu proboszczowi za to, że postarał się o to, że możemy po raz drugi ten autorski program ewangelizacyjny Nowe Serce zaśpiewać właśnie waszej parafii. To jest też bogactwo tego, że zespół już od tylu lat istnieje i że sporo osób się pożeniło i wyszło za mąż, a nasz przyjaciel Jacek mieszka na kaszubskiej pięknej ziemi, która kiedyś przecież też była wspólną diecezją chełmińską, stąd też małe przypomnienie dla naszych radiosłuchaczy. Moi kochani, kończymy już za chwilę piosenką Chcę Żyć. To jest piosenka, która nam towarzyszy już trochę czasu, pokazująca też, że życie każdego człowieka jest piękne i ważne. Chcemy tą piosenką przypomnieć, że życie jest pięknym darem i naszą też serdeczną modlitwą otoczyć przede wszystkim Ukrainę, prosząc też dobrego Boga przez ręce Matki Najświętszej, aby uchronił ten kraj od wojny, by ona już w końcu się skończyła, bo przecież każdy chce żyć. Życzymy wam pięknego, radosnego życia. Jutro niedziela czwarta Wielkiego Postu, niedziela Letare, która w tym Wielkim Poście ma nam przypominać, że każdy człowiek wierzący jako chrześcijanin mimo wszystko zawsze ma nieść innym radość płynącą wiary. Z wiary. Chcę żyć. Dać. Pierwsze chwile o...
ledwie budzę się, myślę sobie, nowa szansa, wykorzystam dobrze dzień. Chcę żyć z całą sił i radość innym nieść, nawet taki zwykły jak może innym szczęście dać. Chcę żyć z całą sił i radość innym nieść, nawet taki zwykły jak może innym szczęście dać. Nie zmarnuję dziś okazji, nie zamierzam słabo żyć. Proszę, dodaj mocy, siły, możesz także pięknie żyć. Chcę żyć z całą sił i radość innym nieść, nawet taki zwykły jak może innym szczęście dać. Chcę żyć z całą sił i radość innym nieść, nawet taki zwykły jak może innym szczęście dać. Też chciej żyć i wyjątkowo. Też chciej żyć i wyjątkowo. Też chciej żyć i wyjątkowo. Też chciej żyć, też chciej żyć i wyjątkowym być. Chcę żyć z całą sił i radość innym nieść, nawet taki zwykły jak może innym szczęście dać. Radość innym nieść, nawet taki zwykły jak może innym szczęście dać. Dziękuję bardzo całemu zespołowi. Na gitarze basowej zagrał Karol, na gitarze elektrycznej Robert, na instrumentach perkusyjnych Szymon, na instrumentach klawiszowych Jacek Choduń i nasz wspaniały kwintet Monika, Arno, Monika, Michał, Piotr. A i saksofon. Michał na saksofonie. Koncert dla Państwa prowadziła nasza dyrygentka Agata Glejt. Dziękuję bardzo. Zapłać całemu zespołowi, wszystkim muzykom, instrumentalistom, wokalistom. Zapłać pani dyrygent, dziś mi zginęła z oczu, i księdzu Zbigniewowi. Serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie zaproszenia, za to, że przyjechaliście, że poświęciliście tutaj dzisiaj swój czas, aby z nami być, aby dla nas zaśpiewać, aby się z nami też pomodlić. Jutro jest niedziela Letare, niedziela radości i myślę, że ten dzisiejszy wieczór, taki wieczór uwielbienia, pełen też treści ewangelizacyjnej, był takim dobrym wprowadzeniem do tego, co nas jutro czeka tutaj na tym niedzielnym, eucharystycznym też spotkaniu z Chrystusem. Bóg zapłać wszystkim, którzy byli. I moi drodzy, może tak na zakończenie pomódlmy się jeszcze.
krótko, prosząc o pokój na świecie, o zakończenie wojny na Ukrainie. Mamy tutaj akurat w tym okresie liturgicznym przed sobą w ołtarzu obraz Matki Bolesnej i jej właśnie polećmy tę sprawę pokoju na świecie. Mówiąc, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo pokoju. Moi drodzy, ksiądz Zbigniew wspomniał o tym, że ten program, z którym dzisiaj zespół na cały głos wystąpił, został pokazany dopiero po raz drugi. Pierwszym miejscem była Katedra Pelplińska, dzisiaj jest Kościół w Luzinie. Cieszymy się i jednocześnie zapraszamy Was tutaj do Luzina, na tę kaszubską ziemię. Może też w bardziej radosnych okolicznościach niż te, które przeżywamy teraz. Dobrze się z Wami modliło, dobrze się z Wami śpiewało, dobrze się Was słuchało. Dobrze, że dzisiaj tutaj byliście. Serdeczne Bóg zapłać. I wszystkim tym, którzy też dzisiaj tutaj przybyli, serdeczne Bóg zapłać. Dobrego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze księdzu proboszczowi, dla niego oklaski za zorganizowanie tego koncertu. Dziękujemy także całej ekipie technicznej naszej radiowej, Miłoszowi Szymonowi za transmisję. Pochwalimy się naszym nowym wozem transmisyjnym. Jesteśmy po raz drugi właśnie tutaj też w Luzinie, w archidiecezji gdańskiej. Tam też będzie można nabyć w cenie 30 zł płyty ProLife, które też razem żeśmy z zespołem Nieposkłonni skomponowali, także repertuaru nam na kilka koncertów, myślę, by tu jeszcze było. Dziękujemy bardzo. Na zakończenie zaśpiewamy. Czy chcę podążać za Tobą? Ty odpowiedź dajesz mi. Ty dajesz mi miłość, zawsze jesteś obok mnie. Twoje słowo jest moją bronią. Wiem, że już nie poddam się. To Ty dajesz mi miłość, idziesz zawsze niosąc mnie. Moja tarcza, siła do walki z Tobą, zmieniam życie swe. I chociaż często walczę, łaska Twa zawsze wygrywa, dajesz rękę, ja chwytam ją i staję silny miłością Twą. Poddam się, bo Ty dajesz mi miłość.